Chrystusowej bracia i siostry przeczytamy. Z Księgi Daniela ze Starego Testamentu. 46 werset, drugi rozdział Księga Daniela. Wtedy król Nabuchadneszar padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidlane. Potem odezwał się król i rzekł do Daniela: Zaprawdę wasz Bóg jest Bogiem bogów i Panem królów. On objawia tajemnicę, gdyż ty mogłeś odsłonić tę tajemnicę. Potem wyniósł król Daniela na wysokie stanowisko, hojnie go obdarował i powołał go na namiestnika całej prowincji babilońskiej i na naczelnego zwierzchnika wszystkich magów babilońskich. Lecz Daniel wyprosił u króla, aby zarząd prowincji babilońskiej powierzył Szadrachowi, Meszachowi i Abednegowi, a Daniel pozostał na dworze królewskim. Amen. Daniel, młody sługa, niewolnik, zniewolniczony razem z innymi Chaldejczykami, znajduje się wygnany w Babilonie. Jeden młodzieniec, mógłbym powiedzieć, bez zdolności, wykształcenia, mocy, ale miał piękną cechę. Bardzo piękną cechę, bracia i siostry. I to jest ta właśnie różnica w życiu każdego człowieka. Był wierny Bogu. Drżał przed Słowem Bożym. I dlatego Bóg od samego początku wywyższył go, dał mu mądrość i poznanie, bo nie przyjął, aby skalał się potrawami ze stołu królewskiego i po krótkim czasie widzimy Nabuchadneszara, który był naprawdę w tamtym okresie bardzo mocny na całym znanym świecie, ale Bóg nam wytłumaczył, że ja dałem mu tą moc, zdolność, bo dobre myśli mam o moim ludzie. Dobre myśli mam o moim ludzie, który jednak i myśli Pana były wygnanie do ziemi chaldejskiej. Prześladowanie, męka, beznadziejność, ale dobre myśli ma Bóg. I zobaczcie, bracia i siostry, co zrobił Bóg. Wielkie rzeczy, aby powrócił lud izraelski i aby zabrał z niego bawochwalstwo. Pobudził jednego bardzo mocnego człowieka, Nabuchadneszara, któremu dał wszystko w jego ręce i prowadził jego serce w tamtym okresie. Nie tak przypadkowo, w dokładny plan, w dokładnym okresie wygnał lud i powiedział ludowi, że 70 lat męki, ale w 70 latach męki i doświadczenia Bóg go nie zostawił. Dobre myśli ma Bóg. Co do doświadczenia, co do oddalenia twojego, co do twojej męki, co do twojego prześladowania, dobre myśli ma Bóg o tobie. I to wszystko jest dla twojego dobra. Na cokolwiek pozwala Bóg w naszym życiu, jest to dla naszego dobra. Dla naszego dobra. Może nie chcieli Boga Izraelici, może byli oddaleni zupełnie od Boga, ale Bóg nie zostawił ich.
dobre plany miał Bóg z tym ludem. I przed wygnaniem tego ludu wysłał swojego sługę Daniela. Tak jak powiedzieliśmy, jednego młodzieńca bez żadnego znaczenia. Miał tylko wiarę w Boga i zaufanie w Słowie Bożym. I teraz widzimy tego Nabukadneszara, którego bali się cały znany świat. I Słowo Boże mówi o tym. I Słowo Boże jest zupełną prawdą. I jest napisane, że padł na swoją twarz przed Danielem, ten, przed którym drżeli cały świat, padł na swoją twarz i oddał cześć Danielowi i rozkazał złożyć mu ofiary z pokarmów i kadzidalne, tak jakby był Bogiem. I odezwał się król do Daniela, mówiąc: zaprawdę, twój Bóg, Danielu, jest Bogiem, Bogiem. Bóg bogów i Panem panów. I to jest ten, który objawia tajemnicę. Bo mogłeś objawić tą tajemnicę. Nabukadneszar nie jest głupi, jest zdziwiony. Dziwi się. I podziwia Boga Daniela. Jak zadziałał Bóg? Co jest to, co może zrobić Bóg jednemu człowiekowi, który ma wszelką moc, aby pokłonił się przed sługą jego? Bóg robi, co chce. I zawsze za swoim sługą, za swoimi sługami i służebnicą, którzy trwają z ufnością z Bogiem i z wiarą do Jego słowa. I wszystko zaczęło się od poważnego snu, który był tak donośny, że pobudziło serce Nabukadneszara. I to było tak, coś takiego, że jak się obudził, nie pamiętał. Ale to było coś tak donośnego, że nie mógł się uspokoić. I rozkazał. Zawołał wszystkich wróżbitów, czarowników, astrologów i powiedział im: chodźcie, wyjaśnijcie mi mój sen, ale dlatego, że zapomniałem ten sen, powiedzcie mi tak samo ten sen. I wszyscy mędrcy Babilonu powiedzieli, że to jest niemożliwe. I Nabukadneszar nie jest głupi, powtarzam. Prosi o rzeczy niemożliwe. Dlaczego? Bo ktoś mu włożył tą pożądliwość, aby poprosił o niemożliwe rzeczy. I jak mi tego nie powiecie, zabiję was wszystkich, bo jesteście bezużyteczni. I wysłał swojego Ariocha, aby zaczął zabijać, i między nimi był Daniel. I mógłby ktoś powiedzieć, że wsadził mnie do magów babilońskich jako pierwszego, aby mnie zabił, ale nie myśli tak. Myśli tak jak Abraham, ojciec wiary. Powiedział mi, abym ofiarował moje dziecko, będę je ofiarował, bo jest możliwy, że jak będę je ofiarował, on je wzbudzi z martwych. I o tą wiarę poprosimy od Boga. Wiarę bez wahania. Bez myślenia, zupełne zaufanie do Boga, że Bóg może zrobić wszystko. Bóg może zrobić wielkie rzeczy. Nic nie jest niemożliwego dla Niego. I jak przyszli Arioch i inni, aby złapać Daniela i aby go zabić, Daniel z mądrością, z powagą i z wiarą powiedział Ariochowi: dlaczego tak się spieszycie? Co się stało? I wytłumaczył mu Arioch. I
miał odwagę Daniel i pokazał się przed Nabuchadneszerem i powiedział: daj mi czasu i ja ci wytłumaczę twój sen. Zobaczcie, jakie miał zachowanie Daniel. Nie ma żadnej wątpliwości, że Bóg dobre myśli ma o nim. Widział rękę Boga w swoim życiu. I pytam się was, widzieliście rękę Boga w swoim życiu? Dlaczego ma się teraz zatrzymać? Teraz będzie kontynuował jeszcze więcej, jeszcze mocniej. Nie ma żadnej wątpliwości. Ja ci objawię. I król i on co zrobił? Poszedł do swoich braci, do swoich towarzyszy. Bez strachu, bo doskonała miłość wypędza na zewnątrz strach. Bez niemocy, bo miał moc wiary. Z wiarą poszedł. I powiedział mu: pójdźmy i pomódlmy się, bo Bóg, w którego wierzymy, jest bardzo łatwe dla Niego, aby dał nam sen i aby dał nam też wytłumaczenie. I większość ludzi by uciekło. Jak ujdziemy przed złem? Panie, porzuciłeś nas. Nie, nie porzucił ich. Jest gotowy, aby ich wychwalił. W złych rzeczach nie patrzmy na mękę, ale patrzmy na chwałę Boga. Cokolwiek złego przychodzi do naszego życia, i to mówię, ale jestem człowiekiem i takie same mam myśli, jak i wy, że cokolwiek złego przychodzi do naszego życia, nie patrzmy, co nam się przydarzy na koniec, ale patrzmy, co zrobi Chrystus. To ma znaczenie. Dlaczego to zrobił Chrystus? Bo ma dobre myśli i to da, aby było, że będzie błogosławieństwem. Jesteśmy zobowiązani i mógłbym powiedzieć w Słowie Bożym, bez zależności, że jakakolwiek sytuacja nadchodzi w naszym życiu, bo Słowo Boże jest mocą Boga, która zbawia tych, którzy wierzą. Wie Daniel, że dla Boga jest nic niemożliwego, że Bóg może wszystko. Wie Bóg, że jest łatwo dla Boga, który pokazał sen Nabuchadneszerowi, aby pokazał też Danielowi. On mu nie pokazał i nam też może pokazać. Mi też może pokazać. Pomodlili się, pościli i poprzez wizję Bóg dał Danielowi wyłożenie snu, tak jak uwierzył, i chcę jeden przekaz dać dzisiaj. Ten, który wierzy w Niego, jest napisane, nie będzie zawstydzony. Amen. Każdy, kto wierzy w Niego, nie będzie zawstydzony. Kiedy? Zawsze. W każdym przypadku. W każdym wydarzeniu. Ale wierzę, przybliżę się do Boga, proszę, abym wziął, szukam, abym znalazł, pukam, aby mi otworzył Bóg. I wiem, że Bóg ma gotowe dla mnie, który Go kocham i wierzę w Niego i mam nadzieję w Niego, że ma lepsze przygotowane rzeczy dla mnie od tych, co ja mogę sobie by ją wyobrazić, ale według mocy Ducha Świętego, który działa we mnie. Słowo Boże jest mocą Boga, która zbawia tylko tych, którzy wierzą. Wychwalaj Boga i z wielką radością poszedł do Nabuchadneszera. I jak przybliżył się i powiedział mu Nabuchadneszar: ty jesteś zdolny, bo jak poprosił o to, o co poprosił, wiedział, że jest niemożliwe. I dlatego pokłonił się przed nim, bo zobaczył Boga Wszechmogącego. Ty jesteś zdolny, abyś mi objawił sen, który widziałem i wykład. No dobrze, wykład, no dobrze, ale sen, którego nie pamiętam. I Daniel wziął miejsce, które Bóg chce, abyśmy
brali zawsze. Nie ja jestem zdolny, ale Bóg jest zdolny, którego uwielbiam, któremu ufam, którego wychwalam. Pan jest mocny. Nie. Pan jest ten, który objawia tajemnicę i wyjawia królowi Nabuchodonoszorowi, co się stanie w przyszłych dniach, w ostatecznych dniach. I opisał mu sen, opisał mu wykład snu, zrozumiał ten sen Nabuchodonoszor, wychwalił Boga i naprzeciwko tych wielkich rzeczy, które czyni Bóg, uniżył się. Uniżył się. I dlatego nazywa go Bóg, że on jest moim sługą. Jest moim sługą, bo umie się uniżać naprzeciwko chwały Bożej. Umie i poznaje wielkie rzeczy Boga. I pytaniem jest nie tylko, co się stało, dlaczego się to stało. I to się stało, powtarzam, bo dobre myśli ma Bóg o swoim ludzie. Aby pobłogosławił swój lud Bóg, Bóg czyni wielkie rzeczy. Jako zespół, jako grupa, ale jako rodziny, ale i wielkie rzeczy czyni Bóg. I dzisiaj pomóż nam, Chrystusie, abyśmy odeszli z tą wiarą, że w trudności mojej, w niemocy mojej, ufam Bogu, który może uczynić wielkie rzeczy, ale moja wiara ma uczynki. Ujdę i uniżam się przed Bogiem. Nie wierzę, że i zostawiam wszystko. Wierzę i bojuję. Bojuję, abym przybliżył się do Boga. Bo ile się przybliżam do Boga, tyle Bóg się będzie przybliżał do mnie. Bojuję. Gdzie? W modlitwie, w poście i szczególnie, bracia i siostry, w uniżeniu. Szczególnie w zjednoczeniu. I Bóg odpowiedział. Dlaczego? Bo dobre myśli ma Bóg o swoim ludzie. I wykorzystuje, kogo chce. Innym pytaniem jest kiedy? 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 Teraz? Niedługo, po 20 latach? Kiedy? I odpowiedzią jest, jak przyjdzie wypełnienie czasu dla Daniela. Jak Daniel będzie w odpowiednim wieku, naturalnym i duchownym. Jak ty, którego wykorzysta Bóg, dotrzesz do odpowiedniego wieku, nie spóźnia się Pan. Szybko przyjdzie. Szybko przyjdzie. Kiedy to zrobił? Od razu. W drugim roku, tak jak jest napisane w królowania Nabuchodonoszora, w drugim roku. W pierwszym roku był królem i w drugim roku od razu to zrobił. I ostatnie pytanie. Z kim współpracuje Bóg w taki sposób? Co jest z tym, co widzi Bóg i wybiera Bóg? Poprawniej, co jest to, co widzi Bóg, aby wybrał? Z kim? Kiedy jest, jak przyjdzie odpowiedni czas, wypełnienie się czasu? I dlatego, umiłowani bracia i siostry, nie zostawiajmy, proszę was, czasu, aby przemijał. W rękach naszych jest. Ile trwasz z tyłu, tyle trwa z tyłu to, co Bóg ma uczynić. I jak to porzucisz, wtedy nigdy się nie stanie to, co Bóg chce uczynić. Ale nie zaprosił nas Bóg, abyśmy patrzyli się do tyłu. Ale nikt, który kładzie rękę na orkę i zwraca się do tyłu, nie jest warty, odpowiedni do Królestwa Niebios. I jak
mówi o Królestwie Niebios, Słowo Boże, Bóg mówi o dziele Bożym w naszym życiu. Jak kładziesz rękę na orkę, nie patrz się do tyłu. Przypomnij sobie tak jak żona Lota. Nie patrz się do tyłu, idź naprzód. Pracuj w dobrym dziele. Walcz, staraj się, abyś wszedł przez wąską bramę. Nie patrz się na prawo i na lewo. Nie zostawiaj diabła, świata diabła. Warunki sytuacji, aby zabierały ci twoją uwagę od tego, o co ty musisz bojować. Nie traćmy naszego czasu. Dlatego co mówi nasz Pan? Stańcie się gotowi. To jest tajemnica. Bądźcie gotowi. Dlaczego ma przyjść ten dobry plan, który chce Bóg po wielu latach? Dlatego, bo ja nie mogę przebaczyć, bo ja nie mogę poukładać się z Bogiem, nie mogę poukładać się z braćmi i siostrami, nie mogę poukładać się z innymi ludźmi. Dlaczego to wszystko prowadzi mnie, aby oddalał się ode mnie dobra myśl Boga i dobry plan Boga? Bo pomimo tego jest tak bardzo łatwo, abyś się uniżył, abyś się upamiętał, abyś zapomniał o wszystkich innych rzeczach i abyś wsadził do swoich myśli tylko Pana i swoje życie, osobiste swoje życie. Tylko to, aby spieszył się Bóg. Niech ci nie przeszkadza twoja żona, twój mąż, twoje dzieci, twoja siostra i twój brat, bo wszystko może być wykorzystane na przeszkodę i na spóźnienie. Ty masz odpowiedzialność za samego siebie. Kimkolwiek jesteś, mały, duży, ważny, nieważny, ty masz odpowiedzialność co do samego siebie. Nie jesteś zależny ani od swojej żony, ani od swojego męża, ani od swoich braci. Od nikogo nie jesteś uzależniony. Tylko ty i Chrystus. Tylko. Jak oczywiście znajdziesz łaskę u Boga i znajdziesz ludzi równych duszy, którzy nie interesują się o samego siebie, ale o rzeczy Boga, wtedy pomódl się razem z nimi. Ale równej duszy, którzy nie interesują się o swoje życie, o swoje rzeczy, ale tylko o rzeczy Boga, wtedy twoja modlitwa będzie bardziej ważna. Od takich ludzi, tak jak Daniel, od jakich ludzi? Od takich jak Nabukadneszar. Człowiek, który nie waha się w swojej mocy uniżyć samego siebie. Nie waha się wyznać chwałę Boga. Dlaczego? Bo ma skruszone serce. Ma ducha uniżonego człowieka. Kiedyś wpadnie w pychę. Później straci wszystko Nabukadneszar, ale później znowuż wejrzy w samego siebie i znowuż się uniży. I kogo wybiera Bóg? Po pierwsze, uniżonych, którzy są gotowi uniżyć, którzy są gotowi przebaczyć, gotowi mieć cierpliwość, którzy mogą powiedzieć, że ja nie chcę mojej racji, nie chcę niczego, chcę tylko Chrystusa. Ofiarowanych w dziele Bożym. Uniżonych, którzy znają, że bez Chrystusa nie mogą nic uczynić. I w ciągu dalszym wiernych, z ufnością do Boga i posłuszeństwo do Słowa Bożego. Nie ma względu na osobę Bóg. Nie wybrał Nabukadneszara ze względu na osobę. Nie wybrał Daniela ze względu na osobę. Wybrał ich w sprawiedliwości Bożej. Wybrał ich, bo widział ich serce. Widział w ich sercu skruszenie, w ich duchu uniżenie. Nie jest łatwą rzeczą, abyś zobaczył człowieka mocnego, który się uniża i który oddaje chwałę Bogu. I tą
cechę miał Nabuchadneszar. Rozumiał dzieło Boże. Czyli był pożyteczny dla Boga. Bardzo pożyteczny do jego dzieła. I kim jest człowiek, którego wybiera Bóg? Ten, w którym Bóg wyróżnia, że będzie mu pożyteczny do jego planów. Tego, którego Bóg wyróżnia, że będzie jego sługą w jego dziele. Posłuszny w jego dziele. Człowiek prosty w swojej chwale. Człowiek uniżony w mocy jego. Nabuchadneszar, pożyteczny w dziele Bożym. Umie omijać wszystkie inne rzeczy i patrzeć się na prawdę. Nie szkodzi, nie ma wpływu z uczuć, nie ma wpływu na nic. Umie patrzeć się na prawdę. Umie przyjmować prawdę. Umie uniżać się przed prawdą. Umie wychwalać prawdę. Ale było coś jeszcze innego, co jest też bardzo ważnego. Był odpowiedni czas, w którym Bóg go potrzebował. Był Bóg, który potrzebował znaleźć takiego człowieka i potrzebował też drugiego człowieka. Potrzebował Nabuchadneszara i potrzebował Daniela. Bo wielka zmiana się stanie. Niewolnictwo ludu Izraela potrzebowało i znalazło go. I wiecie, bracia i siostry, jest bardzo ładną rzeczą, abyś wiedział, że jesteś potrzebny Bogu. Jesteś potrzebny Bogu, aby cię wykorzystał. Nie wiesz, do czego? Nie objawia nam tego. Nie wiemy, w jaki sposób. I nawet nie wiemy, kiedy. Ale jedną rzecz powinniśmy wiedzieć dzisiaj. Są to ostateczne dni. Jesteś potrzebny Bogu. Czy jesteś młody, czy jesteś biedny, czy jesteś mocny, czy jesteś nic nieważny. Jesteś potrzebny Bogu. Bóg potrzebuje ludzi uniżonych, którzy będą mogli uniżać samego siebie, jak widzą chwałę Boga. Pomóż nam, Panie. To jest, bracia i siostry, bardzo coś ważnego, abyś zrozumiał, jak bardzo cię potrzebuje Bóg i dlatego cię tutaj przyprowadził. I dlatego cię dodał do Kościoła swojego, Chrystus. Bo jesteś mu potrzebny. Amen.